Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje na rynku nieruchomości w Polsce? A dzieje się dużo i dzieje się bardzo dużo złych rzeczy, niestety. Szanowni Państwo, mamy sytuację dramatyczną w Polsce. Właściwie taka jest sytuacja ze względu na przyczyny, które są sztucznie wywołane. Proszę zobaczyć, tutaj mamy tylko i wyłącznie reklamy oprocentowania kredytów hipotecznych w Polsce. 9,83% w PKO. Bank Polski. Bardzo drogo. Bardzo drogo. Ja oczywiście nie wchodzę w szczegóły tych kredytów hipotecznych, bo to nie chodzi o to, tylko tutaj patrzymy pobieżnie. Czyli 10% w PKO Bank Polski, proszę sobie wyobrazić. 10% oprocentowanie kredytu hipotecznego. Jednak w innych bankach wcale nie jest lepiej. Proszę zobaczyć, tutaj mamy 8, 9... 9,5, 8, 7. Oczywiście bardzo dużo z tych niżej oprocentowanych jest na zasadzie takiej, że dzisiaj mają 8 na zmiennej stopie albo mają 8 na zamrożonym oprocentowaniu, na przykład na 2-3 lata, no ale potem mogą podwyższyć na 10, no bo wpadniesz w oprocentowanie zmienne, a jak nie będziesz mieć wystarczających zarobków do tego, aby rekredytować, to wtedy nie będziesz w stanie rekredytować i to, że dzisiaj masz 8, na przykład w takim ING Bank Śląski, tutaj widzimy ma 7,96, prawda? To nawet jeżeli będziesz mieć 7,96 przez 2 lata w ING Banku Śląskim i tutaj akurat jest 20% wkładu, tak, czyli przy nieruchomości 1 000 000 czy tam 1 200 000, trzeba 300 000 złotych włożyć, a 300 000 złotych tyle kosztuje całe mieszkanie, na przykład w wielu krajach basenu Morza Śródziemnego w Unii Europejskiej, prawda, czyli tam za wkład własny tego, co tutaj chce ING Bank Śląski, żeby tutaj 8% kredyt wychodził PRSO, no ale te PRSO z 8 za 2-3 lata, 4 lata może podskoczyć do 10 czy do 11. Pamiętajmy, kredyt bierzemy na 25 lat, czy tam 30 lat, czy 35 nawet. No i mamy sytuację, w której bardzo często trzeba refinansować. W świecie anglosaskim jest to standard. Remortgage jest to standard, tylko w Polsce jest sytuacja tragiczna. Bo jeżeli dzisiaj bierzemy, zaciągamy kredyt i akurat bank nam dał taki kredyt, nawet wysoko oprocentowany, wystarczy, że nasze zarobki za 3-4 lata troszeczkę spadną albo zostaną zaciśnięte standardy rekredytowań, refinansowań i wiele innych standardów. Dodatkowo cena nieruchomości lekko spadnie, bo kupiliśmy za drogą, no to jesteśmy w dupie. No to z tych 8% będziesz mieć 10, 11, 12 w zależności od sytuacji. Nie mówię, że akurat tak będzie, prawda, ale generalnie to są takie zagrożenia, to tak to działa. Tak? To, że dostaniesz się kredyt, to nie znaczy, że nie będzie trzeba refinansować za 3, 4 czy 5 lat, ale możesz nie być w stanie refinansować ze względu na to, że do refinansowania trzeba mieć, wiecie, do remortgage, do rekredytowania w normalnym świecie trzeba mieć historię kredytową. Proszę to zrozumieć. Żaden bank nie powinien ci dawać rekredytowania, refinansowania, remortgage, jeżeli on nie wie, że ty nie jesteś w stanie spłacać tego kredytu. Bo to, że dzisiaj chwilowo przez 2 lata jesteś w stanie spłacać raty kredytowe, no to nie znaczy, że za 2 lata też będziesz w stanie. Tak? To tak nie działa. Szanowni Państwo, jest sytuacja tragiczna. Sytuacja tragiczna. W Polsce system kredytowy w ogóle się nie zmienił. Bardzo trudno zamrażać, rekredytować, refinansować, szanowni Państwo, nadpłacać i robić inne ceregiele z kredytami hipotecznymi, jak można robić na przykład w świecie anglosaskim, w Ameryce, w Wielkiej Brytanii i tak dalej. No Polska to jest w danym momencie jedna wielka tragedia. No i proszę zobaczyć, na przykład jeżeli chodzi, to są tylko oprocentowania kredytów. I nie łudźcie się, że jak Donald Tusk wprowadzi z Kosiniakiem, Kamyszem i Hołownią kredyty na 0%, to będzie lepiej. Nie, będzie jeszcze gorzej. No ty będziesz mieć, jedna osoba będzie mieć na 12%, a druga będzie płacić 2,5%, czy tam 3%. To znaczy, że ty będziesz płacić tej osobie. Średnio, bezpośrednio, w inflacji, w zawalającej się walucie, no i w wyższym oprocentowaniu. No musimy to zrozumieć, że sytuacja w Polsce jest tragiczna. Przecież nasz system kredytowy to jest jedno wielkie bagno, jedno wielkie więzienie w danym momencie, tak?
No i proszę zobaczyć. No i proszę zobaczyć. No co, 10% kredyt hipoteczny, szanowni państwo, przecież to jest zabójstwo. Proszę zobaczyć. Tutaj tylko wziąłem, wszedłem tutaj na tą stronę, jedną z głównych w Polsce, no i proszę zobaczyć. Kliknąłem tylko Oliwa Gdańsk. Oliwa Gdańsk, prawda? Oliwa Gdańsk jest tam niedaleko morza, tak? Niedaleko Sopotu, niedaleko, to jest dzielnica Gdańska, tak? 4 kilometry od morza, czy tam 3,5, tam 3 kilometry od Sopotu, nie? Oliwa, gdańska dzielnica, ale te ceny się pi razy drzwi tam nie różnią na tych dzielnicach. No i jeżeli ktoś chce zamieszkać jak człowiek w normalnej wielkości mieszkaniu, na przykład, to musi wydać, proszę zobaczyć, tu jest najtańsza oferta 900 tysięcy złotych, 104 metry kwadratowe. Druga najtańsza oferta to jest, milion złotych, 899 tysięcy. Druga najtańsza oferta to jest 1 149 tysięcy złotych. 1 149 tysięcy złotych. Trzecia najtańsza to jest 1 200 tysięcy. 1 200, 1 250, 1 249, 1 300. Jeszcze z poddaszem jakiś badziew, to tam w ogóle nie kupujcie z poddaszem, prawda? Bo poddasze w starych budownictwach to jest tragedia. Bo w zimę zimno, a w lato gorąco. Tak, to bzdura totalna. Dlaczego wybrałem 90-metrowe? A jakie mam wybierać? 30-metrowe klitki? Przecież teraz znaczna część pracy dzieje się na komputerze. No to co, będziesz pod stołem siedzieć? To ile będziesz mieć dzieci? Jedno? Polska jest w stanie, szanowni państwo, głębokiej zapaści w danym momencie. No i teraz weźmy. Dlaczego 90 metrów? No dlatego, że 90 metrów, szanowni państwo, bo normalna rodzina powinna mieszkać na 90 metrach minimum. O 70, 90. No dwoje dzieci, no ile ma? Trzy pokoje to jest dużo? Jeden pokój dla jednego dziecka, drugi dla drugiego, trzeci dla mamy i taty. No i tyle. I tak to jest mało, bo nie ma salonu. Szanowni państwo, taka jest w danym momencie rzeczywistość. To jest tragedia. Polska to jeden wielki, no, przekręt. Mówmy sobie wprost. Jeżeli chodzi o ceny w stosunku do tego, co zarabiają Polacy. Przecież te mieszkania są wyrabiane i ogarniane przez ludzi, którzy zarabiają trzy razy mniej niż na zachodzie, a ceny mamy zachodnie, a kredyty droższe. Dlaczego tak jest? No bo jesteśmy rypani, no i tyle, koniec, kropka. No proszę zobaczyć, prawda? Czyli jeżeli ktoś, pamiętajmy, że w Polsce mamy zimę, no to w zimę trzeba siedzieć w domu, mamy zimę, tak? To nie jest, że możesz sobie mieć mały apartamencik jak w Hiszpanii i sobie wychodzisz, bo masz 365 dni w roku, prawie że słońce, jak na Teneryfie, prawda? Ale mimo tego tam takie mieszkania, wiecie, no 90-metrowe możesz kupić za 300 tysięcy złotych, 400 tysięcy złotych na Wyspach Kanaryjskich, czy na południu Hiszpanii, czy na wybrzeżu. No taka jest w danym momencie rzeczywistość, no ale dobra, ale sprawdźmy jeszcze, jak ta tragiczna sytuacja przechodzi na kredyty hipoteczne. No proszę zobaczyć, no 1 200 tysięcy, no 1 250 tysięcy, szanowni państwo. 1 250 tysięcy, tak? No na 30 lat powiedzmy, tak? No i 10%. No i proszę zobaczyć, jaka rata kredytowa na 100% takiego kredytu. 10 970 zł. A ogrzewaj tą nieruchomość, a oświetlaj, a to, a czynsz, a to, a tamto, 14 tysięcy złotych miesięcznie, a ubezpieczenie 14 tysięcy złotych miesięcznie, żeby sobie zamieszkać w Oliwie. Myślisz, że na Żabiance, czy na Zaspie, czy na Przymorzu jest tam gdzieś lepiej? Nie, szanowni państwo, tam w szarych blokach to zostało tak napompowane przez Morawieckiego. Wel niebezpieczny kredyt, wel drugie wcielenie Hilarego Mince. No taką mamy w danym momencie, szanowni państwo, rzeczywistość. Przecież to jest taka pompka, wyrwanie nam miliardów przez Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk chce wyrwać nam następne miliardy, nie? Żeby to pompka dalej działała. Mówmy sobie wprost. Złotówka się, jeżeli to będą uskuteczniać dalej, złotówka się zawali, albo jeżeli będą rozdawać te kredyty na 0%, dalej będą, szanowni państwo, masowo rozdawać pieniądze, no to proszę zobaczyć, dzisiaj mamy oprocentowanie 10%, no to będziemy mieli 15%, jeżeli zawalą złotówkę, no żeby ją znowu umocnić, no i rata na taką nieruchomość 16 tysięcy złotych miesięcznie, szanowni państwo. Mówicie, no dobra, no ale pokazujesz za 1 250 tysięcy, no to przecież 200 tam 10 tysięcy trzeba wpłacić, żeby 20% czy tam. No dobra, ale za 200 tysięcy to sobie możesz kupić całe mieszkanie w Hiszpanii. Całe mieszkanie, szanowni państwo, za darmo wtedy mieszkasz, nie masz kredytu hipotecznego, tak? Czyli za wkład własny
Po co w ogóle mieszkać w Polsce? Przecież to jest wszystko jedno wielkie rypańsko. Jak ktoś mnie się pyta, czy wrócić do Polski, do czego chcesz wracać? Do czego chcesz wracać? Do czego chcesz wracać? W danym momencie ludzie, którzy chyba, nie wiem, zbierają, nie wiem, pomidory, nie wiem, banany, czy tam, nie wiem, naprawdę, nie wiem, mango, nie wiem, w Hiszpanii mają lepsze życie jak w niby fajnej pracy w Polsce, w której niby jesteś fajny, prawda? I wydaje ci się, że jesteś fajny, bo odbierasz telefon i coś tam mówisz jakimś tam klientom swoim łamanym językiem angielskim. Szanowni Państwo, taka jest prawda. W danym momencie mamy sytuację, w której, proszę zobaczyć, no to jest 15 800, tacy ludzie mogą tak skończyć. Taka jest w danym momencie tragiczna sytuacja w Polsce. Oczywiście, jak to zniszczą, wejdziemy do strefy euro, ale wtedy jesteśmy over forever. Wtedy to w ogóle będziemy jakimś takim, wiecie, nie wiadomo czym, jakimś rezerwuarem, nie wiem czego, nie? Nie wiem czego, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia już. Znaczy mam, ale już. No mówmy sobie wprost, no taka jest w danym momencie sytuacja w Polsce. W tym samym czasie, szanowni państwo, w tym samym czasie, proszę zobaczyć, w tym samym czasie mamy sytuację, gdzie, no tutaj mamy na przykład, widzicie, Teneryfę, tak? Akurat na Teneryfie teraz jest troszeczkę zimniej, tam jest po 24 stopnie, w Polsce mamy po 25-28, tylko że w nocy mamy w Polsce po 15, a tam w nocy jest po prostu po 19, bo tam taki klimat. No i proszę zobaczyć, ja ciągle pokazuję, tutaj na przykład mamy taki, popatrzcie, wieżowiec jak w Gdyni, 94 metry kwadratowe, no ile? No tyle samo, co mieszkanie w Gdyni w kamienicy, tylko że tutaj masz, tutaj może, popatrzcie, masz trochę taki widok, czyste powietrze, cały rok, wielki basen, ocean, lotnisko rzut beretem, popatrzcie, a na dole to tam wszystko w marmurze, popatrzcie, jaki ten, to jest jak Twin Tower w Gdyni, za tyle samo, ile te, no popatrzcie, jeszcze jaki space dla ludzi, nie? Ochrona, wszystko. Żadni okupados ci nie wejdą. To już nie ma możliwości, nie? Popatrzcie, jakie mieszkania są po 90 metrów kwadratowych, popatrzcie. To ja wziąłem drogie mieszkania, szanowni państwo. To są drogie mieszkania w tej Hiszpanii. A pewnie i tak ubijesz 10, 15, 20%, nie? Są drogie mieszkania. To są drogie mieszkania, tylko że tam nie musisz się ogrzewać, tylko, szanowni państwo, że tam żywność już jest dawno tańsza niż w Polsce, tylko że tam kredyty są oprocentowane 3,5% w danym momencie. Tak, oni mają euro, ale to nie znaczy, że mamy sobie dlatego wprowadzić euro, bo jak sobie wprowadzimy euro, to i tak nam to nic nie da, bo dalej będzie pompka cen nieruchomości, bo tam, szanowni państwo, są odpowiednie podatki, tam, szanowni państwo, są odpowiednie regulacje i tak dalej. I popatrzcie, tam jest oprocentowany kredyt 3,5-4%, w Polsce 10%. A tam mieszkania w standardzie, wiecie, 2-3 razy wyżej. No, tutaj takie mieszkanie pokazywałem ostatnio, że to mieszkanie... Gdzie jest to mieszkanie? Szanowni państwo, pokazywałem, że to mieszkanie, tak, w takim Twin Tower w Gdyni, przecież mieszkanie w takim Twin Tower w Gdyni kosztuje 4 miliony złotych, tam 3,5 tak zostało napompowane, tak, a tutaj mamy za milion, tak, czyli 4 razy taniej, ale na kredyt jest 10 razy taniej, no bo kredyt 4%, w Polsce 10, tam 4 miliony, a tutaj to jest tylko i wyłącznie, widzicie, milion. Tylko że tam nie trzeba tego ogrzewać, tam sobie chodzisz, masz basen, ocean, 365 dni w roku, czyste powietrze. Szanowni państwo, my w danym momencie żyjemy w totalnym obłędzie. Polska została wyciupana, system kredytowy się nie zmienia, ludziom wydaje się, że mają pieniądze, bo Morawiecki wymyślił im pracownicze plany kapitałowe, które inwestują w zagraniczne spółki z polskiej giełdy, żeby oni inwestowali jeszcze w zagraniczne spółki za granicą, ale oni inwestują w zagraniczne spółki w Polsce, które konkurują z polskim przedsiębiorcą, a dodatkowo dodają jeszcze im pieniędzy z podatków Polaków, a? Finansując pracownika zagranicznym korporacjom.
Szanowni Państwo, to jest jeden wielki obłęd w danym momencie w Polsce. Z Polski nic nie będzie, zapomnijcie. W Polsce teraz, nie wiem, komuniści i lewica przejęła władzę w znacznym stopniu i nie ma rozmowy o gospodarce, o gospodarności, o pieniądzach. Szanowni Państwo, nie ma gospodarności, jest o zatykaniu kominów, ściąganiu krzyży. Wiecie, to jest ich narracja, nie? To jest ich narracja. Nie żeby człowiek dużo zarabiał, tylko żeby człowiekowi dać miejsce w żłobku. Żeby swojego dziecka nie wychowywał, poszedł do pracy. Najlepiej wychowa dziecko matka, a nie miejsce w żłobku. No są matki, które chcą iść do pracy i tak dalej. Muszą, chcą, nie wiem, prawda? No tak jest. No ale, szanowni Państwo, po co? To trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak. Żeby, szanowni Państwo, był taki system, żeby kobieta mogła sobie pójść, na przykład jak już chce pracować, żeby mogła sobie pracować na przykład na pół etatu. Prawda? Na pół etatu, po co? A tu miejsca w żłobku. Przecież te miejsca w żłobku też kosztują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nikomu nie zabraniam iść tam, dawać swoich dzieci do żłobka i tak dalej. To proszę mnie źle nie zrozumieć. Ale chodzi o to, żeby człowiek zarabiał tyle, żeby sobie mógł utrzymać swoje dzieci, swoją żonę, prawda? A jeżeli już tak bardzo trzeba i to trzeba, no to żeby te kobiety miały umożliwione pracowanie na pół etatu, ale nie, no bo niewolnik ma harować, bo to po to jest, żeby nie było wygodnie. Żeby nie było wygodnie. Szanowni Państwo. I to jest wszystko, proszę zobaczyć, to jest wszystko, to są drogie mieszkania, bardzo drogie mieszkania na Teneryfie, bo na Teneryfie to sobie 100-metrowe znajdziesz za 100 tysięcy euro, czyli za 400 tysięcy złotych, prawda? Nie musisz płacić miliona złotych. Taka jest rzeczywistość. Szanowni Państwo, jesteśmy w czarnej D. Jesteśmy w czarnej D. Ludzie na ulicy mi mówią, wiecie, pracownicy dyskontów zagranicznych, że takie jest masowe złodziejstwo. Dalej mi się skarżą, szanowni Państwo, masowe złodziejstwo jest dalej w Polsce. Masowe złodziejstwo ludzi spoza Unii Europejskiej. Masowe. I oni mówią, a co, i co? Ludzie normalnie, ich po prostu to jest taka plaga. Ja mówię, no to co? No to co? Wtedy, żeby takim się wiza skończyła i niech sobie gdzieś jadą, prawda? Nie wysyłajmy im ich tam, nie wiem, tych złodziei wszystkich, którzy tu przyjechali. No, dać im szansę, mówicie, bierzcie manatki, nie wysyłamy was na Ukrainę, ale jedźcie stąd, bo kradniecie po prostu, tak? To kończy wam się wiza, prawda? Ale ludzie mówią, nie, wysyłać ich od razu tam na tą Ukrainę, żeby tu nie wrócili przypadkiem, no bo i tak wrócą, prawda? I będą dalej kraść. No masowo przecież do Polski przyjechało dziesiątki tysięcy złodziei. Zostali wpuszczeni. Dziesiątki tysięcy złodziei zostało wpuszczonych do Polski. Mimo to, szanowni Państwo, że pracy w Polsce jest do sufitu, bo jest dużo pracy w Polsce. Każdy, kto chce znaleźć pracę, to znajdzie. Przecież jest nawet sezon. Przecież są sezony, przecież jest sezon rolniczy, to wiecie, nawet przy owocach, czy tam przy jakichś warzywach można, wiecie, zarobić 200-300 zł dziennie, prawda, jak się pracuje. Tylko że to hahałajstwo nie chce iść do roboty, chce nas okradać. I to jest kilkadziesiąt tysięcy takich ludzi w Polsce Morawiecki wpuścił, prawda, a Tusk ich z powrotem nie odsyła. Ludzie na ulicy mówią wprost. To nie są moje słowa, to są słowa ludzi. Ja tylko przekazuję słowa ludzi. Gdyby Polak, szanowni Państwo, pojechał do Tajlandii, Australii na wizę i tam kradł, no to by go odesłali w 24 godziny do domu, zabrali mu wszystkie pieniądze albo jeszcze włożyli do więzienia. A w Tajlandii to w ogóle mógłbyś nie wyjść, bo cię włożyliby do więzienia i byś w ogóle nie wyszedł z tego więzienia. Istnieje taka możliwość, żebyś się tam, nie wiem, odwodnił, nie? I byś w 24 godziny umarł. No mamy sytuację tragiczną. Szanowni Państwo, zapraszam do udostępniania tego filmu na Facebooku, Twitterze, Instagramie, wszędzie, gdzie się dało, WhatsAppie, Messengerze. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy już zasubskrybowali i notyfikują, bo tam można zanotyfikować, notyfikuj wszystko i dzięki temu YouTube będzie wysyłał powiadomienia. Szanowni Państwo, u nas jest jedna wielka tragedia. Tragedia finansowa, ekonomiczna, gospodarcza.
zwiększa depopulacja społeczna. Taka jest rzeczywistość. Jedyne, co tych ludzi obchodzi, to, szanowni państwo, tematy zastępcze, tematy światopoglądowe, które generalnie są narzucane nam Polakom w znacznej części, tylko że już ludzie nie mają siły, po prostu nie mają siły, chodzą, nie mają na to już siły po prostu, tak? To są wszystko tematy zastępcze, a Polska nam przecieka przez palce. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.